Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nie wariatkowo, dzisiaj po tytule, jak możecie zauważyć, wyjątkowy odcinek, ponieważ postanowiłem zbudować pewien budynek, który ostatnio mieliście okazję widzieć na kanale Paliona, ponieważ wleciała nuta, która była nagrywana w jego domu, nuta o tytule Zielone. Jeżeli ktoś oczywiście nie widział, no to postaram się wam dać linka w opisie i wbijcie, albo wpiszcie sobie Palion Zielone, od razu wam to wyskoczy. A jak widzicie ten film, to prawdopodobnie, a nawet na pewno jest ten utwór dalej na karcie, na czasie, więc po prostu wejdźcie i przesłuchajcie sobie, a ja postanowiłem odwzorować dom Paliona w Minecrafcie. Zbudować go jeden, znaczy może nie jeden do jeden, bo wiadomo, ciężko jest zrobić to jeden do jeden, ale starałem się odwzorować jak najlepiej dom Paliona w Minecrafcie, więc możecie mi wierzyć, że znam większość zakamarków tego domu i postarałem się zbudować taki dom. Oczywiście on jest jeszcze nie do końca skończony, na przykład strychu nie mamy, ale... Ale strych tam, strych to, no akurat strych to najmniej znam w ogóle z tego domu, ale tak ogólnie to jednak wiem, jak wygląda ten dom w środku i postarałem się go jakoś odwzorować, mniej więcej układ pokoi, jak to tam mniej więcej wygląda i tak dalej. Ale w dzisiejszym odcinku nie będę sam, ale zanim wam przedstawię gościa, to koniecznie poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału i zapraszam na mój drugi kanał, Filip Szczypka, gdzie są filmy vlogowe, więc zachęcam was bardzo serdecznie, jeżeli chcecie zobaczyć mnie, jak tą kamerę trzymam w ręce, a niekoniecznie jest ona na statywie, no to na drugim kanale możecie to właśnie zobaczyć. A jest ze mną dzisiaj, uwaga, Mareczek Bzyku! Dzień dobry, Bzyku. Dzisiaj będzie twoja reakcja nagrywana na ten dom, na dom Paliona, który już widzowie możecie zobaczyć. Oczywiście dzisiaj, w ogóle dzisiaj mamy, jakby wiecie, dzisiaj to nie jest survival, bo ja ten dom oczywiście budowałem na game modzie, to nie było budowane na survivalu, jesteśmy na świecie super płaskim, po to, żeby tutaj, wszystko pięknie z każdej strony pokazać, wam, jak wygląda ten dom i sprawdzić, czy, no Bzyku zobaczy, czy faktycznie jest to, pokrywa się to, czy faktycznie te pokoje wyglądają mniej więcej tak, jak powinny wyglądać. W środku też są troszkę umeblowane, nie wszystkie pokoje, bo tak jak mówiłem, ja to w sumie dzisiaj zacząłem robić i dzisiaj już od razu nagrywam o tym odcinek, ale postaram się to lepiej dokończyć. Jeżeli chcecie odcinek, w którym oprowadzam po domu Paliona, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Załóżmy, że ile łapek w górę, Bzyku, żeby Paweł był na filmie i zgodził się tutaj. A wiesz co, żeby Paweł był na filmie, no tak powiedzmy 5000. 5000? To jest mega dużo. To jest mega dużo, ale dobrze. 5000 łapek w górę i zapraszam Paliona na obchód po jego własnym domu w Minecraft. To będzie to. Dobra, Bzyku, więc ja proponuję, żebyśmy zaczęli po prostu od wejścia głównego. Zwiedźmy to po prostu idąc. Idąc to musimy zwiedzić. O, da się wejść, tak, nie, tu jest furtka, tak. Tylko ta furtka w przypadku domu Pawła jest akurat czarna. Ale no wiadomo, nie da się wszystkiego odwzorować idealnie. Jest taka, wiesz jaka? Ona jest taka. Ona jest taka, tak. Tutaj jeszcze na górze. Aha. Ona jest troszkę większa, to prawda, ale... Taka na dwie kratki. Ale nie mamy takiej tutaj, więc niestety, no, musimy zaakceptować taką. Czekaj, mamy. Ja szukam. Co? Dobra, jest. Ja wiem, że jest jakaś, czekaj, gate. Nie? Jest tutaj też taka ciemniejsza w sumie. A, ty taką masz, nie? To są jakieś... No. To bardziej... To bym powiedział. To by tu bardziej pasowało, bo ma ciemną właśnie. No dobra, ma troszkę, no, wiem, że on ma wyższą, ale to jest mimo wszystko furtka, a nie drzwi. Więc no tak, niestety. Ja myślę, że on coś takiego ma. Nie, takich na pewno nie ma. Nie ma. Dobra, wchodzimy tu, dobra, uwaga. Wchodzimy i teraz piękne co, tutaj jest taki trawniczek, na którym jest takie jedno małe drzewko. Drzewko, tutaj brakuje drzewek, tutaj tu, tak, to prawda, tu powinny być drzewka, ale po prostu tutaj było strasznie mało miejsca na te drzewka. Miejsca, ale nie, możesz, to o, możesz tutaj lekko trawkę zasadzić. Teraz to wygląda to bardziej, więcej życia ma to wszystko. Świetnie. No i mamy wejście. Wejście też jest takie. Garaż, najpierw garaż. Ej, to wiesz co możemy zrobić, pa! Czekaj, ale to nie to auto, czekaj. Kar, musimy tutaj, gdzie tu jest, czekaj, jakie tu są kary, golf, bumper, shopping, smart car. Czekaj, jakie tu jest, jakie tam są kary, takie, żeby był większy, kilkuosobowy na tym modzie. Shopping, czekaj, nie, to nie speedboat, kurczę, nie pamiętam. Off-roader jest najlepszy. Off-roader, dobra, tak, całkiem tak, możliwe, no. tak, dobra. No, o kurczę, wsiadłem sobie z tyłu. Dobra, dawaj tu. I teraz jest tak, uwaga, czekaj. Czekaj, robimy tak, uwaga. Aha, jest tak, jak... uwaga. Tu, dawaj stękę, teraz ty wysiadasz. Tu podchodzimy, wysiadasz. Teraz tak. Czekaj, daj sobie kawałek żelaza. Dobra, diament biorę, no. Dawaj, dobra, jest dobra, tak. Dobra, widzi pan, dzień dobry. Tu robię tak, oczywiście robię tak, on to zniszczył, więc robimy tak.
Wyrzucamy, jest zniszczone, ja ci rzucam, dobra, na ten i przejmuję dom, przejmuję dom. Ciosasz. Dobra, możemy tutaj, prawda, piękne odwzorowanie teledysku. Dobra, nie no, to było szefito, to było eleganckie, tak, jakby na tym można było nagrywać teledysk. Tak. Lepiej niż w prawdziwym życiu by wyszło. Tak, a propos już nagrywania teledysku w Minecraft do Nuty Zielone, to możecie wbić do Bzyka, bo Bzyku zrobił taki film, więc jeśli ktoś nie widział, to zapraszam, Bzyku ma na swoim kanale teledysk Paliona Zielone w Minecraft. Dobra, wchodzimy do środka i uwaga, tu mamy najpierw hol, tu jest on jeszcze nieudekorowany, nie wszystko udało mi się, nie zdążyłem wszystkiego udekorować tak, żeby to było idealnie, tu powinna być taka szafka, powinno być lustro, aczkolwiek lustra to tutaj... Lustra to tutaj lepiej nie dawać, bo są uber lagi wielkie. Tak, to lustro nie. No, ale... Chyba, że takie, czekaj. Chyba, że takie lustro, pa, cyk, takie lustro można dać. Ale takie nie, takie koniec. Ale lagowało ci? Nie lagowało. Mi też nie. Dawaj jeszcze raz. Ej, to tutaj takie lustro powinno być właśnie. Tak, widzimy się w tych lustrze. Ej, nie laguje mi za bardzo. Ej, fajnie. No, mi też, czekaj. Spoko. A postawię jeszcze jedno? Cię, dobra, działają te lustra, to wiesz jak to powinno być? To powinno być tu, w ten sposób lustra, tylko ono powinno się połączyć, szkoda, że się nie połączyło, bo takie ma Paweł u siebie. No ale dobra, wyłączmy to, bo to troszkę obciąża jednak mimo wszystko, więc nie ma sensu takiego prawda, lustra dawać. Dobra, wchodzimy do środka i na sam starcie przyjdźmy na pokój na prawo. Tu pokój, prawda, on jest też nieumeblowany, nie zdążyłem, później będzie więcej umeblowanych pokoi. Tutaj na początkowo jest mało, ale tutaj, no taki pokoik, wiadomo, jest taki pokoik. Paniusi. Ale pytam się, czy jest taki pokoik u Pawła. Jest, oczywiście, że jest, tutaj się kurtki daje, zazwyczaj tak, się przychodzi do Pawła, jak tam już nie ma miejsca. Tak, dokładnie. Możemy też powiedzieć, Marek, później, gdzie ty najczęściej jesteś. Dobrze. O, jak najbardziej. O, tutaj, widzowie, kojarzycie to? Tutaj było siedzone, tu jest tak. Uwaga, tu. O, dobrze, sit, a ja tutaj tego, czekaj, dobrze, było blisko, ale jeszcze jednej rzeczy brakuje tutaj. Czego? A pewnie okap mi chcesz dać nad łeb, co? Okej. Tutaj robimy, tak jest. Uwaga, strzał, cyk, strzelony. Tak, dobrze, podoba mi się to, dobra. No, czekaj, tutaj... potem tutaj, bierz zabawkę. Później tu, tak, ja tu byłem, tu. Tak. A nie, a Paweł tu siedział, ta ciężarówka, kojarzysz? Tak. Pieniędzmi. A później tu robił samolot z banknota i leciał. No dobra, w każdym razie tak wygląda tutaj, prawda... Ale kuchnia dokładnie odwzorowana, widzisz kuchnia, to? Pana, wiesz co, nie do końca dokładnie odwzorowana, bo na przykład tutaj coś innego jest. W sensie ciężko to było odwzorować, bo nie wiem nawet dlaczego to było ciężko. Ta kuchnia ogólnie tutaj jest większa niż u Pawła. Jest tu więcej przestrzeni, powinna być mniejsza, ciężko to było strasznie tak dograć, żeby to było idealne. Dobrze jest to zrobione, ale mniej więcej, kuchnia super, tutaj faktycznie dwa piekarniki. Tak, tutaj ale on ma dwa piekarniki, właśnie ja nie wiem, czy on ma jeden. Tak, ale one są takie indukcyjne, takie, ma dwa. Tak? Bo nie, czekaj, bo to jest jeden duży? Jeden duży. Ale nie pamiętam. Tak, ale dałem dwa po prostu, tutaj to by było zbyt krótkie, jakbym dał tutaj ten. No to nieważne, to było już takie tutaj, wydaje mi się, że ten ziomeczek, on nie jest przypadkiem, tak tutaj, to jest za dużo, jedną kratkę mam wrażenie. Tak. Ten by powinien być tutaj. Tak, powinno być to przesunięte bardziej, masz rację. No ale no niestety. Ale nie, no ładnie, bardzo. Ale i tak wiesz, ale tak jest. Jakby podoba mi się ten, że bardzo dużo tutaj jest takich zmodyfikowanych, których nie ma w Minecraftie. Tak, no tak, bo ja to na modach zrobiłem właśnie po to, żeby tutaj to bardziej realistycznie wyglądało. No i mamy stół, który jest najczęściej oblegany, gdzie Mareczek najczęściej siedzisz, tu siedzisz zazwyczaj. Ja gdzieś tutaj wiem, że tutaj tutaj zawsze Paweł siedzi. Sączę sobie soczek. Tutaj tak, później, nie wiem, Neon czy Dave, tu jakoś, tu jest więcej krzesła zazwyczaj, bo tu nie ma takich luk. Kiedyś siedziałem tutaj, ale się okazało, że za daleko mam wszystkiego, więc się okazało, że jednak lepiej, żebym tutaj siedział, no tak, jest, jak jest. Tak, to Mareczek, możemy w takim razie przejść do miejsca, w którym ty najczęściej spędzasz czas. O, co najczęściej spędzam czas? Nieprawda, nie, no co ty gadasz? Ale ekip, dobra, ale patrzcie na to, widzowie, tu jest kibelek, nie? Piękna łazienka, tego, jest najczęściej, patrz, normalnie sobie. Ale dobrze jest odwzorowany, nie? Tak, to jest dobrze, tu jest faktycznie. Tutaj jest taki jeden wieszaczek, tutaj wiesz co byś musiał zrobić? Tutaj to wysadzić, znaczy zrobić taką jakby półeczkę. Tak, półeczkę taką, to prawda, powinna tutaj to być taka półeczka. No. I tutaj jest taki kaloryfer, tu, w tym jest, jest, ale nie wiem, czy mamy w ogóle kaloryfery tutaj. Jak jest kaloryfer po angielsku? On jest boiler, nie wiem. Ja wiem jak kurczę, tylko teraz nie umiem sobie przypomnieć. Ale ja też, wiem, że tutaj jest coś tego typu, ale kurczę, ja nawet nie wiem gdzie to jest ten... Taki właśnie... Radiator. Radiator, tak.
No, jest, ale jest. nie taki. No, ale to taki, troszkę, no, ale coś tego typu, no załóżmy. To takie syfiasty, no. No, to jest taki bardziej na podłogę do położenia, taki, że on mógłby być tu na przykład. O, pum, coś takiego, tak, nie? Tak, tak, i oprócz tego, czekaj, papier chyba toaletowy, nie, dobrze, jest papier toaletowy. No, ładnie, tylko tutaj wyżej jedno, nie? No, ale, właśnie, ale jak on jest wyżej, to patrz, jak on jest, to jest za wysoko. To jest za wysoko, nie? Nie ma takiego... Tak, tak, dlatego dałem go niżej, bo wiesz, bo raczej jest bardziej niżej niż wyżej. No, no. Dobrze, w takim razie przejdźmy do salonu. Salon, no tradycyjnie tutaj, jakby powiem jest to... Powiem tak, troszeczkę brakuje tutaj rzeczy, mało ale jest, faktycznie mało dobrze odzorowane. Mało jest, bo tu więc powinno być więcej jakichś rzeczy tak, i tak dalej. Tak, tutaj piecyk, tutaj taki mały stoliczek, taki kawowy, taki malutki na jedną kratkę. I czekaj, co jest jeszcze? Tutaj jakaś jest jeszcze szafa. Tu szafki powinny być też, bo tu normalnie są szafki. A, zapomniałeś o najważniejszym, Szczypson, wiesz o czym, patrz o tym. Tutaj zapomniałeś. Tu jest okno, to prawda, to okno, prawda, okno, tam okno. Jest okno w tym takie miejscu. Takie okno, którego się nie da otworzyć w ogóle. No, i którego się nie da umyć też no, chyba, nie o, wiem. No, z ręki. Ale... No, może być chyba. Czego jest wiesz, tak? Nie wiem, czy 2x2, no, to było takie bardziej dłuższe, no, mi się wydaje. O, no, tak tutaj chyba z tyle ma, do tyle. Powiedzmy, ale jak mogłeś zapomnieć o tym. No nie. Wiesz co, zapomniałem, bo nigdy nie miałem okazji go otwierać na przykład, nie? Ale fakt, jest tutaj okno, jest, no nie wiem, czy ktokolwiek miał, szczerze mówiąc, to jest w takim miejscu troszkę... On, oni to pilotem, ja się zapytałem pana, jak on to robi, że on otwiera to okno i on powiedział, że jakimś pilotem chyba. Naprawdę? Serio, zapytałem co się pana, jak oni to okno otwierają. Okno na pilota. Dobra, w takim razie chodź, przejdźmy do garażu, tutaj, w którym już byliśmy, załatwmy tu. Tu jest lodóweczka, w której często chodzimy na poje. Taka spiżarnia, no. Tak, dokładnie, tu przechodzimy na prawo. Tu jest kotłownia, której, kurczę, nie zrobiłem dobrze, bo wiesz tutaj, co, ale też ale ciężko odżerować, no tak, to jest takie tu dużo rzeczy pralnia, jest po prostu. Nie? Tutaj też jest taka pralnia, no. To jest takie po prostu spichlerz, można powiedzieć, tak, nowoczesny. Tak, o. Tak, no tam nie będziemy mało, mało pokazywać, się tam jak oblega. Dokładnie to jest. Dobra, wchodzimy na górę. Oj, dziura. I teraz tak, tutaj, tu właśnie, możemy zacząć od strychu, bo strychu nie mam jeszcze zrobionego, bo też strych nie za bardzo dobrze wiem, jak on wygląda. Te schody też powinny się kręcić w drugą stronę, one się kręcą w złą stronę, ale nie dało się inaczej zrobić. Tak. A tu też i tu trzeba dokończyć dach i właśnie jest zrobić strych. Więc to postaram się zrobić i jak będę nagrywać odcinek z Pawłem, żeby on tutaj, prawda, zwiedził ten dom, no to może wtedy sobie tutaj już ten strych będzie. Nie, ale fajnie, będzie. To jakby dobry początek, bo faktycznie tak. Dobrze odwzorowane to jest, że trzeba tą górę tylko zrobić. Tu schody, no to przeszkadza mi to strasznie, bo nienaturalnie to dla mnie wygląda, jak te schody się kręcą w tą stronę. One są w drugą stronę, tak, nie? Te tak, schody. One się tu zaczynają, tu się wchodzi, tak pum. Tak. No ale trudno, dobra. W takim razie przejdźmy do łazienki tutaj, łazienka, no jak tak, łazienka. Tak, swoją drogą, pragnę zaznaczyć, że Paweł ma dwie łazienki, wow! Paweł ma trzy łazienki. No, w sumie tak, masz rację. No. No, a ja mam jedną tylko, nie wiem ile ty masz czy są łazienek. Ja mam dwie chyba. Wow, to też jaki burżuj, no po prostu... Ale ja ale znaczy inaczej, ja mam trzy, ja mam nawet cztery, jeżeli bierzemy pod uwagę cały dom. A, czyli masz na myśli, masz jeszcze takiego klapa na zewnątrz, takiego drewnianego. Nie, bo to by trzeba było inaczej, to by trzeba wytłumaczyć. Ja mam tak, że jest u mnie na samej górze jest kibel, umywalka, jakiś tam kaloryfer i tyle. Niżej jest prysznic, wanna, kibel, umywalka. Później niżej u mojego dziadka jest tak, że on ma kibel i wannę. I jeszcze gdzie indziej ma umywalkę. I dlatego mówię, że cztery, ale tak możemy to sprościć do po prostu trzech. Tak, ale więc, crazy, nie tak. No, nie no, wow, trzech, co za chłop, tylko trzymasz, nie no. No ale to jest jednak dom dwurodzinny, więc wiesz, to w sensie mógłby być ty, tutaj, ty masz podzielony na pół z sąsiadem? Nie, dziadek mieszka na dole, wiesz, jakby no, rodzina jedna, ale po prostu mogłyby mieszkać dwie, nie, po prostu jest... Rozumiem cię. No dobra, nieważne, przejdźmy może do pokoju Pawła. Pokój Pawła, uważam, najlepiej odwzorowany pokój, tu i ten pokój widzowie dobrze znają. Ten pokój dobrze widzowie znają, tak, można jest tutaj jeden patrzeć. Problem, że tutaj brakuje, wydaje mi się, troszeczkę świateł i takich lampek kolorowych. No to nie, prawda, ale, nie ale patrz, ale możemy na spektatorze, ja jestem teraz na spektatorze i jestem... Siądź na krześle tutaj, gdzie Paweł siedzi zazwyczaj na ten... Paweł, dobra, już było. Jest tak, jest takie dobra. Ujęcie na Pawła. No to przecież, idealnie to wygląda, wygląda. Dziękuję, Kurczę, wejdź teraz na spektatora, sprawdź to ja siadam teraz na tym. No, pokaż. Usiądź. Dobra, tu. No faktycznie, no. No jest idealnie, że siedzi tu, tylko tu powinna być jeszcze lampa i kamera i tak dalej, ale tego już ciężko tu było dodać w Minecrafcie. Jest jakby ten, bardzo ładnie odwzorowany. Tak. Nawet laptopik jest tutaj. Tak, laptopa też tam Paweł ma, no. Dobra, i możemy w takim razie, no czyli pokój Pawła.
co? Brakuje tutaj tego. Tu powinny być przyciski, o tutaj ma poustawione cztery przyciski. No, to jest właśnie, niesamowite. No. Tak, ja wpiszę dzień, dać, bo jest nocka już. Tak, 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 pa, są przyciski, już są przyciski. To może jest idealnie jeden do jednego. Tylko ten jeden musiałby być inny, bo jest za milion jeden. To jest inny. To czekaj, inny, proszę, tutaj inny. Dobra, taki, dobra, no to na odwrót powinno masz być. Drewniany, no... Dobra, system, dobra, ale drewniany to on ma tu, drewniany to on ma tam. Przecież co, nowy tutaj ma drewniany. Za ile? Za 20 subów. Drewniany. Nie, Paweł ma drewniany za 500 000. Chyba. A, tylko że to nie jest wysyłane, ale to nie wysłał mu YouTube. Nie, dostał w prezencie od kogoś, no. Nie, nawet, dobra. Ej, może, czy wchodzimy tu? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wchodzimy, trudno. Dobra, to jest pokój siostry od Pawła i za bardzo nie wiemy, jak on wygląda, ja tam niewiele razy byłem. W sumie tylko po to, żeby sobie pograć na pianinie, wiem, że ma pianino, wiem, że ma łóżko gdzieś w tym miejscu. I tutaj, czemu Dawida, on tam był? Ja nie wiem. Ja tam w ogóle nie wchodzę do tego pokoju, jak tam jestem już. No i tu ma garderobę, wiem, że ma garderobę, ale też nie wiem, jak ona wygląda. Tak, dokładnie, ale ona jest za duża, ona jest chyba troszeczkę mniejsza, ale możliwe, ja nawet nie wiem, ja nigdy nie byłem. Ja bym to zrobił tak nawet, wiesz, że tak... Nie, aż tak małej nie ma. Serio, ale nie, ja przysięgam, że to jest taka mała, ja przysięgam. Nie, ja ją raz widziałem tą garderobę, ona nie jest taka mała. No przysięgam, ona jest maksymalnie coś takiego. Ja serio, ja nie żartuję. No dobra, no może nie jest, na pewno nie jest taka duża, jak ja zrobiłem. No ale dobra, tu się nie ma co rozczulać nad tym pokojem. Przejdźmy do siłowni. Dobra, dalej. Tutaj jest miejsce, tutaj stąd w ogóle to Paweł rzucał pieniądze tam na dół. Tak, właśnie. No dawaj. Tak, robimy to, to czekaj, to rzucaj pieniądze, ja z dołu kamerzysta. Ja mam iść na dół, czy ty masz iść na dół? Nie, rzucaj, ja z dołu kamerzysta. Tu, oj, mi się przeleciało tutaj. Dobra, tu. I teraz jumpa robię, i robię jumpa. Zielone, nie, on nie robił jumpa. Ale gdyby robił jumpa, to by było. A wiesz co jeszcze, pamiętasz, ty byłeś wtedy? Co? A nieważne, już nie mam. A, okej. Nie ma co, nie było tematu w ogóle. Dobrze, no to chodź, ale, w takim razie idziemy do siłowni. Dobra, już wiem, pa, byłeś wtedy, jak było to, pa, tutaj, tak, cyk, bum. On zrzucał coś do picia z góry? No, nie było cię wtedy, jak zrzucił? Nie. A no, co to zrzucił? Nieważne, to Coca-Colę zrzucił, pamiętam kiedyś. A że kiedyś, stary, że na tele... że kiedyś nie... A, okej. Nie, myślałem, że chodzi ci, że teraz na teledysku, myślałem, że takie coś nie, było. Nie, no co ty, teraz Coca-Colę nie zrzucił, nie? Ale nie. Co, i się rozwaliła ta Coca-Cola wtedy? No, jeszcze jak. Ale tam musiał być, co? Mam nadzieję, że rodzice Paliona tego odcinka nie oglądają. oby. Dobra, przejdźmy do siłowni. Siłownia, tutaj jest telewizor. On jest chyba troszkę większy u Pawła, ale jest na pewno mniejszy niż u niego w pokoju tutaj, więc ten. Ogólnie stołu do bilardu on nie ma, ale dałem tutaj, żeby to po prostu się troszkę wyróżniało. Tak, wiesz co? No jakby... Aczkolwiek możemy tutaj oficjalnie powiedzieć, że domagamy się bilarda u Pawła w siłowni. Jak wiesz, ja bym chciał, żeby tam był bilard. Chłopie. My się domagamy jednego. Wiesz, czego my się dogadamy? Nie, ja wiem. My się cymbergaja, stary. Co to tego. Chciałem tutaj gifa Pawła zrobić, ale wziąłem gifa wieśniaków biednych. Co jest grane? Co ty jesteś? Nienormalny. Dobra, ale nie, powiem szczerze, zagrałbyś sobie w bilarda? Bilarda z tobą szybko nie zawsze bym sobie zagrał, ale wiesz co, ja bym w cymbergaja sobie zagrał jeszcze bardziej. Ale, no serio? Bilard jest fajny, taki chillowy, że po prostu wiesz, że strzelasz tą kulkę i czekasz na rundę. Bo ty szczypsą taki jesteś chłopak, że... Ale jakby był bilard, jakby był bilard u Pawła, przecież tam się tak rozgrywały tylko takie wiesz, jaki jest problem. Tylko wiesz, jaki jest problem, stary, że większość tych bilardów, to z tych domowych, są takie małe, takie właśnie słabe. No ale tak, tak no. Przydałby się... Nie, no ja mówię tylko o takim ogromnym, no tu nie masz, nie wiesz, nie... No właśnie, przydałby się taki. No i tak, tu ma jakąś ławeczkę, też piłkarzyków on... Kurczę, ja mam wrażenie, że miał piłkarzyki kiedyś. Chyba miał, no. Nawet mi się wydaje, że na odcinku pokazywał piłkarzyki. Ale nie mam pewności właśnie teraz nie, już. Nie, nie. No, ale tutaj na pewno ma też bieżnię. I ma więcej huntli większych też. Ma nawet jakąś ławeczkę. Aha, i nie ma worka, nie ma worka, tu go dodałem. Nie, jak to nie ma worka? Nie, nie ma worka. Worka. Ma worek? Jak to nie? No ja jestem pewien, że ma worek. Ale to chyba nie wiszący, tylko leżący gdzieś. Możliwe, no, ale ja jestem pewien, że worek No i tu jest wyjście na balkon. I patrz, i tutaj stańczymy. No i on tutaj, i teraz czekaj, i robimy to. Uwaga, tu jest z drona robione ujęcie. Czekaj, kurczę, nie umiem. Czekaj, muszę zrobić tak i na... A, dobra, tu i tu są ujęcia robione.
No i tak to było w teledysku, tu ujuło powrót, kurczę. Jeszcze tak, jeszcze jedna rzecz, on nie wyrzucał diamentów wtedy, znaczy siano? Nie, on po prostu takiego. tańczy. Nie, na no, dworze no, nie wyrzucał. Już tyle siano na tym teledysku było, że... I tutaj, dobra. Tyle było tam pieniędzy, że już nawet... Pobawiłem się już tym dronem, dobra. Dobra, tutaj wieśniaki się palą, a my tak, idziemy stąd. A my możemy iść dalej. Tutaj jest pokój, który... Do którego ja nie wchodzę. Ja nie, czemu nie wchodzi? Bo tutaj jest zazwyczaj taśma. Nie no, wchodzę do tamtego pokoju. A dobra, wchodzimy. Dobra, dzień dobry. Tu, pokój. Dobre, kolejna. Łazieneczka i co? No i kolejna sypialnia, tak, no i po prostu garderoba. Nie, jakoś, normalny pokoik, tutaj ten. Tak, normalny pokój, no pokój jak każdy inny. No też odwzorowany mniej więcej tak jak to jest faktycznie. On jest najmniej chyba używany z wszystkich. Tak, no tak, no bo to nie Pawła. Dobra, no i no i co? No i jak oceniasz całe tutaj... A, jeszcze dwór! Jeszcze nie wrócimy na dwór! Właśnie, no. Dobra, idziemy na dwór, idziemy na dwór. Dawaj, patrz. Dobra, i tak, tu jest oczko. Tutaj krzesło brakuje. To prawda, brakuje, no to prawda. Jest oczko, tylko ono tutaj jest o wiele czystsze. Tak, o wiele jest czystsze, większe, tam jest mniejsze. Troszkę. Tak, ja bym powiedział, no weź dawaj nawet tego, patrz, czysta woda, trzeba tutaj dopompować czystą wodę tutaj, o, elegancko, pompujemy, no ta woda jest uber czystsza. Słuchaj, to jakby była taka woda, to ja bym się tam kąpał, naprawdę, jak kiedykolwiek w tym oczku będzie taka woda jak w Minecraft stary, to ja ją całą wypijam, nie? Tylko naprawdę, no na razie wygląda ona tragicznie. Dobrze, no tutaj przechodzimy, tu jest altanka, której nie zbudowałem jeszcze, ale jest również ognisko. I a, ognisko dawaj, jest dawaj, bawimy fajne. Się, dawaj się bawimy. Dobra, bawa, dobra, ej, uwaga, idź na drugą stronę. I teraz tak, na czym polega zabawa? Czekaj, ja stoję tam. Nie, to wiesz co najlepiej zrobić? Zabawa polega na tym, że... Nie, wiesz co trzeba zrobić? Pamiętasz to, że idziesz tak w kółku i jak się kończy muzyka, to musisz kliknąć. Kurde, jakie to było trzeba zrobić w Minecraft w ogóle, to się da! No. Bo to będzie refleks się liczył, no tak! Trzeba to zrobić, Marek, jaki ty jesteś kurkę już. Taki łeb, nie? Ale wiesz co trzeba zrobić? Trzeba puścić na YouTube jakąś taką składankę, tak że się losowo zatrzymuje muzyka i tego i wtedy tak, siadasz, nie? To trzeba zrobić. Tak, i wtedy... Tylko, że problem polega na tym, jakby w Minecrafcie szybko się to bardzo trudno. Tak, no ale wiesz, ale wiesz, każdy ma te same szanse, nie? To jest po prostu już później kwestia refleksu. No, ale dobra, ale pa, widzisz taki łeb, chłopie, tak mi się przypomniało, jak skakałem. Ale dobra, ale czekaj, i tak dajesz tę zabawę, iść tam na drugą stronę, na tą kłodę. I teraz tak, lecimy zgodnie z wskazówkami zegara, wpiszcie game od zero. I kto pierwszy dostanie obrażenia, to kogo uderzy. O, Marko, i po prostu lecisz, dobra, gotowy? Lecisz dookoła ten. No uwaga, 3, 4, start. O kurde, to jest ciężkie, to jest ciężkie. No, wiesz dlaczego, bo się ten ekran tak przesuwa, no nie, a nie da się mi uderzyć. Nie da się uderzyć. Można, trzeba być bliżej, no dobra, może dobra. Musisz być na jednej kratce, ale dobra. Nie da się szczerze. Nieważne. Fajne. Ale ciekawa zabawa, ciekawa, dobra, no i chodź, i w takim razie przechodzimy jeszcze do tej altanki, która też jeszcze nie jest zrobiona najlepiej, no i jest oczywiście basen. Basen oczywiście Pawła Paliona. No i co? No i to w sumie brakuje, tyle brakuje, tak naprawdę. Brakuje tutaj, tego. Nie, bo jest difficulty peaceful. Dobra, już, teraz lepiej, tak? Nie. Są rekiny widzowie. Tak, rekiny. To są rekiny. W ogóle nie jest, ale dobra. No podlatuje do góry i ogólnie, no tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, no nie jest to identycznie 1:1, bo nie da się tak odwzorować tego dokładnie. Zaraz będzie odwzorowane. Co będzie odwzorowane? Nie, bo tu ogólnie popatrz na bok od tego domu, on nie jest taki szeroki. Co ty robisz? Co ty robisz, Mareczek? Nie, Tak, widzowie, to już jest koniec domu Paliona. Jak kłopusowa. Nie rób tego. Jak mu się gorąco zrobiło. Tyle pracy, tyle budynku. No. Koniec, poszłoby stary się kichać. Znikłby ten dom z powierzchni ziemi. No ale jest to mniej więcej odwzorowane jako tako. Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, w którym po prostu oprowadzę Pawła po jego własnym domu w Minecraft, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie. Zapraszam do Bzyka. Oczywiście wszystkie linki są w opisie. Do zobaczenia jutro. Pozdro, cześć, pa, pa!